Halo, halo, cześć, dzień dobry, witajcie, z tej strony oczywiście Mafia Solec i bardzo serdecznie witam Cię, drogi widzów, w kolejnym odcineczku na moim kanale FS22 i seria Sąsiedzi się kłaniają, jak i ze mną również jest Win, czyli Bronek. Ja też witam. Jesteś serdecznie zwycięstwem, Bronek jest zwycięstwem. Chciałem powiedzieć, że witam, właśnie, nie zmieniłem tego niku. Chciałem powiedzieć, że też witam drogich widzów wszystkich tutaj. Już nik zmieniam, żeby tutaj czasem się ktoś nie pomylił, nikt nowy z nami nie gra, tylko jestem ja. Nie, po prostu ty jesteś zwycięzcą. Moim zdaniem jesteś zwycięzcą i tyle w temacie. Jak dobrze słyszeliście, jest z nami również Adaś. Tak, cześć, witam. Oraz Itana Sisko. Dzień dobry. Także dzisiaj nasza pełna czwóreczka jest seria Sąsiedzi i listopad, czyli sprzedaże. Dzisiaj będziemy zarabiać pieniążki, dzisiaj sobie trochę pojeździmy, ale jak na ten listopad, powiem wam szczerze, tej pracy jest naprawdę ogrom, z racji tego, że nie tylko jestem będziemy ja mieli sprzedawania. Już jestem Rączek. O, witam serdecznie. Nie dość, Diesel pojechał na wyścig. O! Win benzyna to wtedy niech będzie. Nie dość, że jest dużo sprzedaży, to przy okazji mamy dużo roboty w polu. Na pewno musimy zrobić sianokosy, to jest podstawa. Co później? To jeżeli się uda oczywiście ogarnąć, to będziemy sobie również orać, bo takowy sprzęt również jest przygotowany. Jajek naprawdę dużo i bardzo daleko do jechania, bo na sam dolny lewy róg. Ale z racji tego, że tą ciężarówką nie jeździmy często i gdzieś tam ją mało wykorzystujemy, to postanowiłem, że się po prostu dzisiaj pięknie przejedziemy tą ciężaróweczką i tyle. Mordo, podrzucić się? Nie, ja tu ten chowacz jest tym, w rzepaku trzeba pryskać. Dobra. Ten robaczek tak. Jaskółka. Schował się. Przedwczesna to jest. Nie, to wszystkiego jest dużo naprawdę. I jajek i wszystkiego innego oprócz najlepszego. Co? Wszystkiego najlepszego wtedy. Dobra. Niech żyje nam. Co się z pieniążkami stało? Pewnie tak jak jeżeli oglądacie dobrze odcinki, to widzieliście, że tam coś po bronka odcinku nam zostało. Mamy listopad, więc było przewijanie, więc pieniążków troszeczkę doszło jeszcze za naszą ciepłownię czy też panele. Ale do tego wszystkiego kupiliśmy sobie nowy nabytek, który stoi już na gospodarstwie w hali. Zobaczycie sobie go wręcz od razu po akcji sprzedaży jajkowej, bo będziemy sobie pięknie ładować nim właśnie zboże. Czy będzie na miniaturce? Nie wiem, zobaczymy. Nie mam zielonego pojęcia, jak ta miniaturka też będzie wyglądała, bo tych prac jest tak dużo, że ciężko będzie to ogarnąć, ale myślę, że właśnie ta miniaturka gdzieś tam z załadunku zboża powinna dość ciekawie wyglądać. Więc kupiliśmy sobie ładowarkę, która gdzieś tam już za nami dłuższy czas chodziła. Mieliśmy już ją o wiele wcześniej wymieniać, ale też nie było funduszy i nie było też pracy typowej dla niej, więc na spokojnie sobie poczekaliśmy i ją zakupiliśmy. Jest to już typowa duża ładowarka kołowa, boże, biedne sarny tutaj wylatują koło chłopaków gospodarstwa. Jest to ładowarka kołowa, 3000 litrów już na łyżkę. Nie wiem, porównacie i zobaczycie ludziska sobie sami, to dacie znać, czy to jest za mało. Bo tak szczerze, niektóre nawet ładowarki teleskopowe mają gdzieś tą łyżkę po 3000 litrów. No ta jest dość porządną i dużą ładowarką. Więc tutaj zresztą będziecie to sami widzieli. A mordeczko, powiedz mi, sprawdzałeś ładowanie, jak ona daje radę na łódkę? Kurde, nie sprawdzałem. Jak możesz? Teraz próbuję, weź sprawdź. Teraz i powiem ogólnie ci, nawet że powiem ci. Weź na maksa se podnieść na pusto i zobacz, jak to wygląda. No, wysoko jest ogólnie. Jo, a nie da rady dorzucić? Da radę, ale trzeba trochę przyczepę zahaczyć. O kurde. O, ładnie. Ale ładowarki kołowe akurat tak wysoko jak teleskopówka ci nigdy nie podniesie, nie? Ogólnie no my nie mamy nawet niższej przyczepy, bo nasza fortuna. Gościu to jest na pewno w szoku, nie? Że mu się kurwa przez podwórko jeździ. Musimy tu jakąś dróżkę wymyśleć obok, bo to jest masakra, ciężarówka pełna jajek padła na gospę, przejechała i na razie trzymajcie się, cześć. Mógłbym jechać, ale to już w ogóle zajęłoby mi z 10 minut, a mamy już 5 minutę odcinka zaraz. I tutaj by mi to zajęło z 10 minut, zanim ja bym kurde głupie jajka tylko zawiózł. A tak to przynajmniej będziemy mieli już to zawiezione. O, u Ginka syn się jeszcze nie dobudował do końca. To nic nowego? Tak, to nic nowego jest, także tutaj, no nic, po prostu inflacja wszystko stoi. Jak młodemu na weselu, także nic nie poradzimy. Ginek na pewno stoi. Ginkowi też na pewno wtedy to nic nie poradzimy. 11.17 w 11 promocjach, niestety nic ciekawego nie ma. Wyskoczył nasz pług, który my już posiadamy. Zastanawiałem się nad wymianą pługów, ale tak jak mówiliśmy, chcemy jeszcze nimi poorać, tym bardziej, że nie wiem, czy jeszcze w ogóle my dzisiaj damy radę sobie poorać nimi, czy zdążymy, bo jest naprawdę tego sporo. Ja przynajmniej z dwa transporty chcę dla was zrobić, czyli zrobić te jajka raz, drugie zawiezie Bronek i później będę chciał zawieźć dla was mąkę, resztę mąki, bo obstawiam, że tej mąki może być dużo, bo palet jest naprawdę ogrom, patrząc na to, że one są chyba po 5 albo nawet 7 tysięcy litrów, to tej mąki będzie naprawdę sporo. Ja poprzedni odcineczek bardzo serdecznie zapraszam do Tanasa. Ja tam sobie samemu działałem.
O, i tak samo podziałaliśmy sobie teraz z płotem. Nic nowego. Mordo, ja mam ogólnie pomysł co do tego ładowania. Żeby tutaj obok tej hali dostawić taką rampę najazdową. Kurde, myślisz, że z taką kołówką? No ja, nie byłoby głupie. Taką betonową tutaj wylać normalnie, nie? Jest nie przy samym wjeździe, tylko tak jak wyjeżdżasz, to lekko w prawo i zaraz równolegle z halą by zrobił taką najazdową, to by było coś zajebistego, nie? Znaczy to nie będzie przeszkadzać nam, nie? No, damy w takim miejscu, żeby nie przeszkadzało, niedaleko od wyjazdu. Powiem ci, że to jest fajny pomysł. Bo ogólnie no ciężko będzie ładować, nie? Dobra. Znaczy ja ładuję, ale... Jajka się sprzedają. Zresztą sam zobaczysz. Zresztą, no ja już biegnę do ciebie, także po rządeczku. Czy ja się tu tepnę do jakiejś maszyny? Tak, kieruj dzisiaj zapięty w pług, bo chciałbym, jeżeli się uda, to chciałbym nie poorać. Tam sprzęt do sianokosów. O, jak słyszycie, jakieś dźwięki słychać cala. Ty, masz pełną łyżkę? Tak, ona ma taką tą. To ona powinna troszeczkę więcej jeszcze tego brać. O Jezus, faktycznie. Ja nie wiem, czy rozszerzenia nie można dać. Zobacz, muszę tak. O, i teraz sypie mi, nie? O. Nie wiem, czy mordo rozszerzenia się jeszcze nie da do niej dać. I wtedy ta łyżka by była wyżej. Już wam pokazuję, o co tutaj chodzi. Ładowarki kołowe. Cyk. I patrzcie, tu jest coś takiego, że... Nie, to nie jest... Jezus. O, patrzcie to. Mamy takie coś i jestem ciekawy, czy jakbyśmy to dołożyli, to tylko, że nie wiem, czy byśmy mogli do tego łyżkę założyć. Jak ta łyżka... Jakiś adapter czy co? Wygląda. Tak, z przodu jest jeszcze jakiś adapter, ale nie, chyba... Nie, on by nie zadziałał. Bo widzę, że to by nic nie dał. W ogóle fajna, zobaczcie, jakie ładne światło innego, jest, nie? W środku. Tak, bardzo fajnie to wygląda, kolorki i to wszystko, że to głowa mała. Pewnie się dziwicie, czemu ładujemy w ogóle zboże. Ładnie widać to. Powiem wam, ja akurat jak był odcinek Thanasa, chciałem sobie pięknie łąkę i powiem wam szczerze, miałem czas, żeby posiedzieć, powyliczać to. Tym bardziej, że dopiero co robiliśmy, że tak powiem, remont gospodarstwa, budowę, to wiedziałem, ile tutaj jest przywiezione. Jest powyżej 300 do 310 ton gdzieś pszenicy mniej więcej. Wyliczyłem sobie, że będziemy potrzebowali 250 ton do czerwca, więc 150 ton nam zostaje. Wywiozłem cały jęczmin, który był już wam pokazuję, w naszych silosach koło kur. Wywiozę cały jęczmień i zawiozłem go na młyn, z racji tego, że jęczmień to jest taka oddzielna jakby robota mąki. Skoro mamy tyle pszenicy i ona się nie zdąży przerobić, to wolę nakarmić pszenicą nasze kury, a ten jęczmień wolałem zabrać, także spoko, zostaje nam jeszcze 150 tysięcy gdzieś mniej więcej tego zboża. Na to, żeby sobie gdzieś tam albo zrobić z tego mąkę, albo cokolwiek. Dobra, widzę, że mordo się jajka sprzedały, także możesz spokojnie zabierać ciężarówkę i się pięknie bawić ze sprzedażą tak, jajek. A mordo, czekaj, muszę poczekaj, weź stań, no. Który my mamy zacząć? Mordo, na przepraszam, kichnąłem. No kurz jest w tym... My mamy ten pierwszy zaczep. Ten pierwszy, tak. Jestem ciekawy, czy jakby ten drugi dołożył, no, to by wiesz co, ale on może i by poszło, bo on wyglądać na to, żeby pasował. Nie wiem, jak bolce by na tym były. No trzeba potestować, to powiem wam, nie ukrywam, bez bicia. Nie było czasu na to, bo jak dobrze popatrzycie na datę i na to wszystko, to jeszcze chwilę temu nagrywaliśmy odcinek do Tonasiska. A żeby się wyrobić ze wszystkim dla was na weekend, żeby tutaj, wiecie, sobie popykać fajnie i ponagrywać dla was praktycznie wszystkie seriale, najbardziej skupiamy się na serii Sąsiedzi, bo jak sami dobrze wiecie, od kiedy nie ma od zera, no to tutaj sobie pięknie działamy na tej seryjce, żeby ją też jak najprędzej doprowadzić do sedna, żebyśmy mogli kolejne serie dla was piękne, wspaniałe zaczynać. Także tutaj, jeśli chodzi o sąsiadów, no to mamy trochę nagrywania, tym bardziej, że zobaczcie, jest listopad, także jeden odcinek jeszcze będziemy jutro musieli nagrać do Adasia, a później jest przewijanie. Jak sami dobrze wiecie, przy przewijaniu, no zawsze schodzi czasu i tym bardziej, że jeszcze tego samego dnia będziemy musieli nagrać odcineczek, no to też jestem pewny, że tego czasu troszeczkę będziemy potrzebować. I zamiast nagrywać się od biedaka czy coś innego, mówię, dobra, na szybkości ogarnę podczas tego, gdy Thanas robił sobie cięcie, że tak powiem, u siebie na odcinku trawy, ja też tą trawę gdzieś tam ciąłem, ale mniej więcej już sobie wszystko również ustawiałem pod to, aby dzisiaj szybko zacząć to nagrywanie. Ogólnie gdzieś te sianokosy takie dziwne, bo w listopadzie mało kiedy sianokosy w ogóle robimy. Najczęściej były one w październiku, dlatego też tak trochę o nich zapomniałem i gdzieś już przed samym odcinkiem, jak wyszykowałem sobie wszystko pod nagrywanie i te nasze gdzieś tam orki, nie orki, mi się przypomniało, że kuźwa, mamy, przecież mamy sianokosy do zrobienia. Dlatego też jeszcze gdzieś tam mi się to udało wcisnąć i nie wszystko byłem w stanie sprawdzić, wiedziałem tylko, że no musimy coś z tym zbożem zacząć robić, gdzieś je wywozić.
No i postanowiliśmy, że jeszcze te 55 tysięcy litrów, oczywiście, które tutaj będą, z tych 150, postanowiliśmy sprzedać. Zawsze to jest jakiś pieniądz już tak po prostu. Tak czy siak, wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie przerobić tego na młynie. 150 tysięcy, bo na ten moment mamy prawie 50 tysięcy tam chyba pszenicy. Do tego 100 tysięcy, jak jeszcze dołożymy, to do czerwca wydaje mi się, że jak to się zrobi, to będzie dobrze, bo na następny sezon nie ma tego sensu zostawiać, z racji tego, że my mamy z Bronkiem tak dużo zboża nasiane w tym sezonie, że to w zupełności nam wystarczy, aby w następnym sezonie już od samego początku ładować bardzo dużo tej pszenicy. Wiecie, przyzwyczailiśmy się, że robimy po 3 pola zboża najczęściej, tylko że hektary dochodziły i teraz było to, że ostatnio sobie nie liczyliśmy, po prostu tylko sialiśmy na łeb, na szyję to wszystko, a się okazało, że my na przykład w tym sezonie samym jęczmieniem już jesteśmy w stanie 3 nasze kurniki zapełnić na cały sezon zbożem, także... 50 tysięcy jajek jeszcze dało. 50 tysięcy litrów jajek, no to spoko. Fajne pieniądze dosyć będą. Szkoda, że nie ma zapotrzebowania. Ogólnie już od jakiegoś dłuższego czasu chyba, chłopaki, tak mi się wydaje, że tego zapotrzebowania my nie trafiliśmy na jajka, nie? Ja ostatnio przewijałem sobie tak na... Tak luzem sobie, żeby sprawdzić. A ty coś mówiłeś właśnie, że u kogoś na odcinku, jak się dobrze trafi, to jajka będzie tak, miał. Ale widać, że nie udało się. No także ja ogólnie przewijałem sobie, żeby nie było, że sprzedamy teraz jajka, wyskoczą po 3,5 tysiąca. Ogólnie mogą wyskoczyć, bo dzień dniowi farmingu nierówny, zawsze gdy się zresetuje serwer, to nigdy nic nie wiadomo. No ale przewijałem sobie do godzinki 18, no i niestety u mnie nic totalnie nie było. Także tutaj nic nie zrobimy. I trzeba jajka po prostu sprzedawać za tyle, ile jestem. Powiedz mi, Bronek, ty jesteś cały czas na gospie i się patrzysz na mnie? Tak, teraz jestem tutaj, bo sprzedają się jajka, a ja z ciekawości patrzałem, czy my w ogóle mamy tutaj w grze coś takiego jak ta rampa, ale niestety tutaj nie ma tego. Nie, ja wiem, gdzie te rampy są dostępne i... No, i bo sobie... wiesz, gdzie pytałem? No. Weź tu podejdź, jakbyś mógł. Dobra. Zobacz, wyjeżdżasz tu w prawo, wyjeżdżasz tu i tu zrobisz tą rampę, bo tu ona by nie przeszkadzała. Traktorem podjeżdżasz tutaj po długości, no tak. Wiem. No nie? Kurde, ogólnie pierdzielenia pest, nie? Wykręcasz tu i cyk ładujesz. No ale ty, pierdzielenie może pierdzielenie, no ale lepiej by na pewno to wyglądało, nie? No ale jo, bo nie da się czegoś takiego zrobić, no nie, bo to jest za ciężka ładowarka, żeby można było, wiesz, stawiać coś i później zabierać to na rampę. Żeby była jakaś mobilna, o. No, to jakby coś takiego było. Ale chyba nie, bo to jest za ciężkie, nie? No. Ładowarka to jest kuźwa, ona waży 14 ton, 15? No nieraz się widziało tak, jak ładują ładowarkami właśnie takimi na takiej rampie. Dlatego też, no nie wiem, trzeba będzie pomyśleć. No to dzisiaj wygląda jak wygląda, nic nie poradzimy. Nie wygląda najgorzej. Jak to jest teraz? Ty możesz mordą mąkę ładować. Powiedz mi, czy mąka jest załadujesz mi ją zaraz, nie? Nie, bo dopiero sprzedałem. 300 tysięcy mam na koncie. Jak mi załadujesz, to ty najwyżej będziesz tutaj doładowywał, a ja już pięknie sobie pojadę dalej. A dasz powiedz coś? Mówię? Dzień dobry. Nieważne. Jak w ogóle, chłopaki, dzisiaj robota u was? Ale dobrze. Czy wy dzisiaj wszystko poogarnia? A nie, wy robicie jeszcze odcinek. Tak, ale... A będziecie mieli jeszcze w ogóle rzeczy? Tak, no połączymy sobie to sprzedażowo z robotą w polu, więc idealnie. No to spoko. U nas naprawdę powiem wam... że mamy skończone siano kosy i możemy działać dalej. A no tak, siano kosy. Do widzenia. O. Ty coś masz ogólnie od wczoraj z internetem, nie? Najlepsze jest to, że mówię, kurna, chłopce gada sam do siebie, co nie? Od wczoraj coś tam nas ma z internetem, niestety. Tak, bo ciebie u Jankusa na live wywalało się też. No. Muszę raz od nasa chyba zrobić po prostu i będzie git. Czekajcie, kiszonka, trawa, kiszonka, dobra. Po 340, no jest po 340. A jest jeszcze jakaś scena kiedy? Styczeń. No ale w styczniu nie będziemy pewnie nagrywać, nie? Nie, no to średnio. Najgorsze no, jest to, mordo nie miał grać. Słuchajcie, najgorszy jest problem w tym wszystkim, że w styczniu my słonecznik w tamtym sezonie nie sprzedaliśmy, a jego cena wychodzi właśnie, że jest styczniowa. Więc tak, to jest no bo masakra. My ogólnie robimy tylko listopadowe lub grudniowe, jeżeli nic nie robimy w polu. A że tak się układa teraz, ten listopadowy też tak zbytnio nie pasuje. Witam, tak? Danasa, dzień dobry. O, dzień dobry. Bo najlepsze ceny i tak są w grudniu, no ale lepiej sprzedać i coś poradzić w listopadzie niż tylko samą sprzedaż. Ja nie wiem, czy my podczas przewijania, bo Bronek będzie przewijał na wiosnę, czy ty, Bronek, tego w styczniu nie sprzedasz słonecznika? No bo jak my mamy kolejny sezon go zostawić i czekać, czy może jakieś gdzieś zapotrzebowanie wskoczy, no bo teraz sprzedawać go za pół ceny to nie ma sensu, a robić odcinek styczniowy, no to też nie ma jakiegoś sensu. Chyba że jakbyś przewijał, Bronek, nie? To możesz sobie na singlu włączyć nagrywanie i nagrać, jak to sprzedajesz, żeby też było widać, ile kasy było i w ogóle, nie? No. Jakbyś chciał chociaż taką stawkę dograć, to by było super, bo mówię, no jest lipa. Jak my teraz nie robimy gdzieś tam... No ten grudniowy, zobaczcie, no jest 340. O Jezu, to nie o to pokazuje. Co ty chcesz sprzedać teraz? Olej słonecznikowy.
Słonecznik, olej słonecznikowy, zobaczcie. My gadaliśmy o tym oleju słonecznikowym, w marcu jest najlepszy. Dobra, nie zauważyłem, że to przeskoczyło na marzec jeszcze, dobra, czyli na marcu to będzie krzyżowy. Mąka jest załadowana. Dobra, gadaliśmy już ostatnio o tym oleju i tak mówię, o czym ty mówisz teraz, bo już wcześniej gadaliśmy, że w marcu. Ja mówię, przez te słupki... A sprzedajemy jedną łódkę, nie? Jedną łódkę. Popatrz gdzie są ceny, bo ja sobie chętnie z nią może pojadę. Ja raczej się kieruję... Ta ładowarka jest piękna, możecie dać ludzie znać w komentarzach, dać znać, bo... To według mnie chyba najlepszy wybór. No tak, tylko teraz się zastanawiam. Chyba się komuś nie spodobała. Tana się zdenerwował na farminga i... O kurwa, dobra. To chyba Tanas nie wie, czy to będzie sens wchodzić, nie? Resetuj seneta i wtedy na spokojnie spróbuj jeszcze raz. Resetować, dlatego się zrzekam. No chłopaki, dzisiaj kurwa sarniny, jutro macie na śniadanie i jeszcze na obiad i na kolację, nie? No i Boże, żeby tylko krowy. Na wjazdek zapraszam. Tobie tam wziąć, ze trzy sarny do podniesienia już leżą. Przyzna. W ogóle ty, mordo, zwrócić uwagę, jakie w tej hali są zajebiste kolory? Tak, to samo jak ty nią jechałeś. To wygląda tak mega realistycznie, że jestem w szoku, nie? Jak ty sobie jechałeś, a przyszłem i tak podziwiałem, jak ładujesz pierwsze łyżki, to właśnie mówiłem o tych kolorach, jak to zajebiście wygląda. Te lampy dają taki mega efekt zarąbisty. W ogóle we wszystkich halach mamy lampy, może nie we wszystkich aż tak ładnie, ale no tutaj to jest coś pięknego. Tutaj naprawdę... daje klimat to, że no, są te stare betony, nie? I to jest najładniejsze. Gdzieś tam bardzo serdecznie dziękuję wam za wszystkie komentarze. Cieszymy się, że to nasze gospodarstwo się przyjęło. Aż w takim pięknym stopniu. Szkoda, że no mówię, nie oddało to tych FPS-ów nam bożych, ale na pewno chociaż odda te ostatnie odcinki, gdzieś te kilka ostatnich sezonów, że będziemy mogli sobie tam podziałać, bo powiem wam szczerze, na tamtej gospie nadawała się tylko hala ze zbożem do czegokolwiek, choć i ona już pod końcówkę była za mała. Widzieliście sami, co się działo przy 300 tysięcach litrów zboża, a w tym sezonie mogą być jeszcze większe ilości. Wiesz, co tam było najgorsze? To, że ona była wąska, bo nie była ta wcale taka szeroka i to, że były gwiazdy nie od końców, tylko jeden gwiazd był na bocznej ścianie, a drugi był na tej długiej, nie? To było najbardziej denerwujące. No ale dzięki temu mogłeś tak sobie sypać, nie? Bo no tak, no, ale tutaj widzicie zresztą, no, tu tak pięknie się sypało na moim odcinku tą kukurydzę, że naprawdę. Także tutaj jeśli chodzi o to naprawdę tymi ja jestem jeszcze mordo ciekawy, to myślę, że w przyszłym sezonie przetestujemy, jak się będzie sypało zboże na tą długą halę. Możemy, wiesz co, możemy tam nasypać na przykład soi czy czegoś, czego będzie mało, na przykład co, nie wiem, jedną naczepę będziemy mieli, nie? No, znaczy naczepę tam naczepą nie wjedziesz, tam wjedziesz tymi dwoma małymi naszymi, nie? No to czy na małymi naszymi, także... Dobry. Tam ludzi. Tylko, że chodziło mi bardziej, że ładowarką to chciałem powiedzieć, więc... No bo tam, ja ci powiem, podgarnianie na tamtej hali z tymi słupami to będzie naprawdę coś pięknego. No i daj Boże, żeby słupa nie zachwacił, żeby się wszystko nie zawaliło, nie? No, bo to już tam nie pierwszy młodości na pewno ten budynek. Trzymamy kciuki, żeby ta nasa na całe szczęście nam nie wyrwało już do końca odcinka. O, Adam się zalałamy dzisiaj. 306 tysięcy na koncie, my jedziemy zawieźć 65 tysięcy litrów. Powiedz mi, ja będę miał tą resztę mąki sprzedać też? Resztę mąki i oleju rzepakowego będziesz miał też na sprzedanie. Dobra, powiem tak, za minutkę jest pełna naczepa. Dobra. No to ja już ogólnie siadam sobie do naczepy. W sumie jest 98%, więc możesz jechać. Wsiąść do pojazdu, zarąbiście, idealnie się wyrabiamy. Póki co, odcinek dzisiaj się pięknie układa. Okej, teraz tak. Gdzie jest w ogóle pszenica? Bo powiem wam, ja już nie pamiętam, kiedy żeśmy sprzedawali w ogóle zboże. Ty, a mówiłeś w ogóle ile my załadowarki dałeś? No, mówiłeś, dobra. Tak, jeszcze pokazałem na odcinku, więc spoko. Czekajcie, patrzę teraz ceny. Najwyższa cena jest na Jacku, ale na Topirolu... No jest za 20 tylko i też wiecie, mamy dzisiaj do roboty dużo na tym odcinku. To też ja nie chcę jakoś robić mega długo tego wszystkiego. Dlatego też ja sobie ludziska skoczę na ten Topirol. Generalnie będziemy robić jeszcze jeden wjazdek. Gdzieś tu prawdopodobnie. Żeby to dosyć w miarę się tutaj wyjeżdżało i będziemy z tyłu sobie zajrzeli. Po Case'a wyrzuciliśmy płot w poprzednim odcinku u Bronka. I naprawdę tam dokupiliśmy sobie w ogóle kawałek. Ten nasz jeden z pierwszych chyba, jaki był na tej serii. Tak mi się wydaje, że my go mieliśmy w podstawie, Bronek, czy my go dokupiliśmy? Kurde, teraz nie. Nie wiem właśnie teraz. No wydaje mi się, że to był jeden z pierwszych dokupionych. Ale chyba mogę się mylić, więc no ważne, że to był jeden z pierwszych naszych kawałków, mordeczki. Więc my do niego sobie powróciliśmy i będziemy prawdopodobnie wycinać trochę drzewa. I będziemy sobie ogarniać. Prawdopodobnie drzewa wytniemy sobie normalnie, nie modem, pierwszy raz. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie, czy będzie chwila.
gdzieś tam je wyciąć, tak żeby przy okazji, jak będzie jakiś tam czas taki wolny, to będziemy mogli zrobić tego wióry, bo jak wiecie dobrze, wióry nam się już skończyły przepalać. No i troszeczkę szkoda, bo na tej ciepłowni nic się już tam oprócz słomy zbytnio nie dzieje. Teraz też a propos właśnie tego, jak gadamy o ciepłowni, mordo, co my robimy z tym kawałkiem, nie wiem, to jest 112, 12, nie mam pojęcia, tam co był las. Nie mam pomysłu na to, nie? No to albo się tam rozwijamy, albo to sprzedajemy, no bo to łąkę tam zrobić, no może nie wiem, można by było łąkę małą zrobić, ale czy to będzie sens tam jeździć? Nie. Ja bym nie robił tam łąki, bo nie będzie nam się chciało jeździć na ten mały kawałek. Ewentualnie możemy tam się rozwinąć, kupić tam jakieś pole. Ten Land 132 to tak jakby przynależał troszeczkę do tego GR numer 3 tam przy tym asfalcie, więc niezbyt to będzie fajne. Nie wiem, nie, ja nie wiem, nie chcę mi się tam rozwijać tamtą stronę, bo mi się tam te pola nie podobają. No to jest to, że właśnie pod las były spoko, myśleliśmy, że wiecie, posadzimy tam więcej lasu. Ogólnie ty, za dwie nasze, jak to są, pokosówki, dostaliśmy tyle co jest za jedną, czyli 30 tysięcy. Nie jest źle. No to dobrze w sumie. Nie zawsze jest źle. Jakaś kasa, zwrot kasy, nie? Jo, dobra, tutaj zestaw jest, że tak powiem, ogarnięty. Ja sobie zgasić go zgaszę i powiem wam tak, jest połowa odcinka. O, dobrze, że do sąsiadu się tepnąłem. I teraz tak, pozdrawiam. Mordo, co robimy z kiszonką? Jak cenowo to wygląda? Kiszonka na ten moment nie ma najwyższej ceny. Choć nie, to brakuje 2 euro tylko. Teraz widzę, łapczywie próbuję jeszcze tutaj dobijać. Ja powiem ci, Mordo, jak jeszcze raz się wyrzuci, to już nie dobijaj, nie? Bo ten odcinek to nie będzie wyglądał więcej z dobijania niż to warte. Ja ci powiem tak, jeśli chodzi o kiszonkę, jeżeli jest dobra cena, gdzieś tam nie odstająca od tej najwyższej ceny, to ja bym ją chyba sprzedał. Dobra, tylko też, że teraz tak, biogaz plan 150 kW to jest? Chłopaków? Tak. No to nie, no to wtedy mamy jeszcze, skup słomy jest, w miarę cena. No bo, no nie, już później będzie wszystko w duszło, czyli powiedz mi, ty będziesz w stanie sobie tam gdzieś załadować te belki? Ja teraz jadę już zgrabiać. Tak, ogółem. No ja ogarnę, najpierw sprzedam tą mąkę, tutaj to wszystko, no, co jest do sprzedaży i wtedy pojadę sprzedawać. Szkoda, że nie mamy naczepy do ciężarówki. Iść na to, bo by to się naprawdę mega przydało. Przejdź to? Jezus. Chłopie, coś mi Volvo chyba się popsuło. Ale napierdziela. Nie wiem, ja akurat odpalam New Hollanda, więc ciężko mi powiedzieć, wiesz? Ty, to wtedy w New Hollandzie. Może w New Hollandzie u was tam pierdylnęło. To może. Prawdopodobnie. A może, że ty płot przestawił, żeś tak jechał szybko. Ja bym dopiero... Ja go odpalałem, jak ten, jakby powiedzieć, że... Mówię ci, rozrusznik jest do zrobienia, będzie w Holandzie ostatnim i też tak robi. Jojodę teraz tak, tu byśmy mogli sobie poorać, wszystko ładnie, pięknie. Generalnie tu trzeba będzie troszeczkę jeszcze powygładzać teren, ale wygładzanie terenu to nie jest problem, to nie zabierze nam nic tak naprawdę. Szybki przejazd, myślę, że tu drogę sobie zrobimy, jakąś jeszcze jedną wyjazdówkę, żeby tu fajnie się dosyć jeździło i jedziemy na te sianokosy. Będziemy sobie zgrabiać, bo one gdzieś te belki pozawozi, tam jest dobre 5 przyczep, myślę, że na pewno, więc... Ja ci powiem, że nie wiem, czy nie pomyślałbym ogólnie o lawecie do belek do ciężarówki. Też bym tak chciał. Pamiętam, mieliśmy chyba w 19. Czekajcie, bo tu nowa hala u sąsiadów. Dobra, git, przejadę. Przejedziemy. Nie chciało mi się już tam wykręcać do asfaltówki, tędy jest o wiele, wiele... Szybciej po lewej stronie widzicie u nas zasiane jeszcze zboże, które można powiedzieć, że na spontanie było zrobione. My w ogóle na jesień to zasialiśmy sobie z 20, jak nie więcej, hektarów samego zboża, także my na wiosnę nie mamy wcale dużo pracy. No niestety, teraz no i z górem musi, serca... coś musi zadwonić, no, teraz, a to, teraz nie ma sensu. Nie, teraz to tylko reset tego serwera, z tego nie rośnie. Ale ciekawe, czemu to już nie jest, to już nie jest akurat wina, bo to zbugowało się i tyle, i dlatego nie może dobić. Przecież on już robił wszystkie resety. No to niestety nic na to nie poradzimy. Trawka nam trochę odrosła, ale to z racji tego, że wiadomo, była koszona na poprzednim miesiącu, także tutaj musicie to wybaczyć. Teraz tak, my sobie oczywiście zaraz się rozłożymy do końca, pięknie. Dobra, nie damy rady, tak? Tyk, tyk. Ogień na tłoki. Ale się długo sprzedaje z tej ciężarówki, ja pierdzielę. Powiem wam fajnie, że chociaż coś tam z tych sianokosów wam pokażemy, bo tak szczerze wiele tego nie ma. Gdzieś w tym sezonie będzie tutaj dokupiona jeszcze łąka, taka porządna, czyli tam pole zaraz, czekajcie, dojadę, to wam pokażę. Większość z was raczej wie, gdzie to jest, także tutaj nie będzie żaden problem i to. Dość duży kawałek, dość duża łąka się znów zrobi, no i dlatego też będziemy kupować sprzęt,
praktycznie ja powiem wam tak, sprzęt mam już znaleziony, ale muszę go trochę podrobić. No i zobaczyć, czy w ogóle będzie działał, bo powiem wam szczerze, ja jestem w szoku, że jest tak mało kosiarek samojezdnych w tym farmingu. Ogólnie, jak popatrzyłem sobie, to od 17 można skorzystać tylko z Krone Bigem, lub są jeszcze pokosówki takie jak John Deere, czy jakaś tam amerykańska, ale one nie dość, że nie wyglądają, to są bardzo małe. Więc coś, żeby mieć 10 metrów, albo chociaż te 7-8, to naprawdę ciężko, nie? Jedyne co, to nie wiem, czy też chciałem dzisiaj zrobić te sianokosy, bo nie wiem, czy to nie będzie pożegnanie z naszą zgrabiarką. Bo jeżeli się okaże, że nasza kolejna kosiarka będzie grabiła na pokos za sobą od razu i to będzie gdzieś, nie wiem, 7 czy 8 metrów, no to nam nic nie pomoże w ogóle już ta zgrabiarka, do niczego ona nam się nie przyda. Dlatego też może być tak, że po prostu to są ostatnie sianokosy tej zgrabiarki w ogóle. Ale to mówię, to jest jeszcze do sprawdzenia wszystko, do ogarnięcia, do zobaczenia, jak to będzie. Do zobaczenia. Tak, na razie trzymajcie się, cześć. Mordeczko, ja jestem siny, ile mam mąki. Ja wywożę trzecią naczepę i jeszcze zostało. No to jest to, że zresztą... 195 tysięcy litrów ja już wywiozłem. Słuchaj, zresztą widziałeś poprzedni sezon, wy widzowie też widzieliście poprzedni sezon, co się działo z tą mąką. Przecież to nie mieściło się w hali, zapchaliśmy w ogóle serwer, nie mogły się już palety tworzyć. Więc to już był znak, że to jest naprawdę bardzo dużo. Teraz na to, że i tak są to palety po 5 tysięcy litrów, to my mieliśmy... Szczerze, nie mam pojęcia, ile tych palet, ale trochę ich było. Ze 30, 40, więc to jest naprawdę, naprawdę sporo. Ale ty, zresztą to będzie po litrażu można wyliczyć, ile było palet. Bo są, jeżeli są po piątce one, czy nie? Poczekaj, bo teraz nie wiem, na piątkę chyba były ustawione, tak? Chyba tak, wydaje mi się, że piątka. Zaraz będę na młynie, to ci dokładnie powiem. Dobra, my sobie skorzystamy z GPRS-a. Jestem tutaj naprawdę mega ciekawy. 6 i 6, jak dobrze pamiętam, powinien być. Dobra. Zobaczymy, czy tak ten GPS będzie tutaj sobie pracował. Ogólnie bardzo ładnie to wygląda. Kunz z New Hollandem mają chyba dużo wspólnego, bo nie wiem czemu zawsze jakoś tak gdzieś stoiska na targach są często obok siebie. Nie wiem, czy oni mają jakąś linię produkcyjną podobną, czy co, ale naprawdę powiem wam, dość często spotykam właśnie New Hollanda z marką Kuna. Nie wiem, możecie dać znać, czemu to tam się dzieje. Tak, czy to tylko u mnie się przynajmniej to tak zdarzało, że często te maszyny są robią. Bardzo mi przypomina w ogóle też ten zestaw. Nie wiem, czy New Holland nie chodził sobie z taką zgrabiarką na jednych z targów zielonkarskich. To było w Oświęcimiu? Jakoś tak, chyba. Tam jeszcze z Kazim, kiedy my byli na pierwszym zalecie. Byłeś w Oświęcimiu właśnie. Na targach? Tak, tak mi się wydaje, że to Oświęcim. Tak mi się wydaje, że żebyś ty był na południu Polski. Ja? To kurde. Oświęciny może. A to już różnica. Może, kurde, wiem, że coś takiego to jest po tak? Starym PGR-ze. Wiesz, że w Oświęcimiu w ogóle był jakiś tam. Ross Heavy zrobił, albo New Holland? Polska? Nie wiem, coś takiego, wiem, że to już dawno, to kurde, to były początki dronów, tego wszystkiego, nie? Więc to już było dawno. Znaczy, czy to już jest koniec mąki? Nie, jeszcze tam jest. Dobra, także tutaj Bronek dzisiaj będzie miał naprawdę sporo pracy. Kurde. Ja nie wiem czemu teraz powiedziałeś o tym Oświęcimiu, to nie było Oświęcim, tylko to się nazywało jakoś inaczej. Oświęciny. Ja pamiętam film. Może nie, jeszcze inaczej. Ja pamiętam ten film z tych targów od ciebie. Kurde, teraz nie mogę. Ale mam to na końcu języka, głupie, i nie mogę sobie przypomnieć. To jest, powiem tak, nie. To było niedaleko Kazika. Osieczna jakaś. Nie, ale bardzo poświętne to nie było. Nie no, gdzie? Odrzewia, pewnie. Odrzewia. Nie, ale pamiętam, to też... ty byłeś kiedyś też na pokazach Waltry, też pamiętam. Może i ta Osieczna? Nie, Waltra tak, bo i Waltry my dostawaliśmy na testy, dlatego też tak było. A ta Waltra wtedy nie była czasem z Kunem? Z Pługiem? Tak, chyba tak. To było, nie? Z tym. Tak mi się właśnie też pamięta. Słuchajcie, ludziska, tutaj ten GPS musimy tak porządnie ustawić na jakieś 8,9 metra może. No teraz tu zostało, nie wiem, chyba nawet niepełna naczepa mi się wydaje zostało. Ale no kasy dało nam za tą mąkę naprawdę, od zarąbania jeszcze więcej. To nic, tylko się cieszyć. No ten młyn, kurde, powiem wam, dobrze, że my go zmieniliśmy na ten duży, bo naprawdę daje radę. Znaczy no tu on nam powiększył się tylko i wyłącznie jakąś tam pojemnością. Tak szczerze też tej pojemności no na pewno więcej wejdzie. No ale nie wyobrażam sobie, co to by było na tamtym młynie, żeby jakbyśmy taką ilość przywozili, nie? No to jest to, że on by przerabiał praktycznie podobnie, tylko by był in minus trochę tego, że
byśmy musieli codziennie wsypywać to zboże, prawdopodobnie. Tam co dwa dni. A tutaj wiecie, zasypiemy, to chociaż jak chłopaki na przykład przewijają zimę, nas nie ma, to te 3-4 dni to zboże do 5 nawet potrafi, nawet nie 5 miesięcy chyba nie wytrzyma. Ale w 4 miesiące powinno przerobić wszystko to, co jest w tym, nie? Dobra, ostatnie 30 tysięcy litrów, no dało, mieliśmy gdzieś 220 tysięcy litrów mąki. W ogóle piękne sianokosy, patrzę na to wszystko. A ty, my będziemy prasować? Jo, będziemy, tak, nie? Będziemy, prasa jest naszykowana, no ale czy to się uda? Najważniejsze są sprzedaże, mordo. Wiesz, mamy u chłopaków odcinek, jeszcze w razie W. Choć też z jednej strony możemy u chłopaków sprzedać, no gdzieś tam pochwalimy się najwyżej u chłopaków na odcinku, albo pokażą, ile mamy kasy po wszystkich sprzedażach, bo... Znaczy, no mi zostało mordo, tylko olej został, nie? Tak, został olej, no i później to te belki, nie? No to te belki ja bym chyba odpuścił na razie. Się lepiej robić te sianokosy, ja ci pomogę tam, wiesz? No też mi się tak wydaje, bo jednak mimo wszystko... A te beleczki możemy, jak ty i tak nie będziesz ich sprzedawał, jak bym miał sprzedawać, to możemy je sprzedać u chłopaków i po prostu powiemy, ile zarobiliśmy i tyle. Można jak najbardziej. Dobra, ja sobie tu tak ogólnie pojadę całkiem inaczej. Powiem wam szczerze, że nie wiem czemu jeździłem dzisiaj całkiem inaczej naszymi kosówkami, bo chyba my zgrabialiśmy z 3 na 1, nie? Tak. A teraz pojechałem po kosówkom o pół metra wąziej i zgrabiamy z 4 na 1. Serio? No. Mówiłeś o pokazach Kuna, to było, tak? Tak, wydaje mi się, że Kun New Holland chyba coś takiego. Tak, Roll Service i to były Oświęciny. Oświęciny, czyli dobrze. No, dobrze pamiętam. No, dobrze. Mówię, Oświęcim albo Oświęcim, coś z tych rzeczy. To było 7 lat temu dokładnie. O Jezus, to ten, no to w ogóle jak czasami ludzie coś wyskakuje. Słuchajcie, ja co mogę powiedzieć, zapraszam na MST Shots, bo tam wracają stare serie. Dinozaury pamiętają, ale może niektórzy widzowie nie. Dla mnie fajnie i myślę, że dla was też. Oświęciny pooglądać, to podajcie na kanał Mafia Solec. Też możecie, stare oświęciny chcecie. Ale jeżeli stare odcinki chcecie przypomnieć, gdzie ja jak oglądałem wczorajszego shota, to my tam pierdoliliśmy w ogóle na tych odcinkach. Ty chyba północy nie spałeś i to było rano nagrywane. Ja nie spałem w ogóle. My nie mogliśmy się dogadać w ogóle na tym odcinku. Jeden do drugiego coś pierniczył i to ja jestem rozjebany, co to w ogóle w tych odcinkach się działo. Ja tam mówię, że muszę wracać, bo do szkoły idę. Ja to już w ogóle było coś pięknego, na ferie prawdopodobnie u Bronka byłem. Teraz jaki olej? Rzepakowy? Tak, rzepakowy, bo słonecznikowy dopiero w marcu. I to, co się kuźwa tam działo, no to niepojęta sprawa, nie? Ja byłem w szoku, Bronek mówi, jeszcze się ze mnie śmiał, że jeszcze 2 tygodnie wolnego ma, nie? Także, bo ferie prawdopodobnie, bo to zazwyczaj tak wychodziło, że gdzieś tam te 2 tygodnie to może ty do szkoły chodziłeś jeszcze wtedy? No, to były takie czasy, że... Wiesz, to musiały być naprawdę stare czasy, nie? No, ja... To jest szok, ale od czegoś zawsze każdy zaczynał, nie? Teraz całkiem inaczej to już wygląda, to nagrywanie... Teraz rodzina, co? Teraz rodzina, no dokładnie, tak to można nazwać teraz rodzina i tyle, nie? Gdzieś tam jak poszanowanko jest, proszę ja ciebie. Ale nie, no to co jak czasami prowadziliśmy odcinki, to jest niepojęte, nie? Także tam zapraszam. Ja nie wiem, jak ludzie mogli to oglądać. No ale ty na tamte czasy nikt takie coś nie nagrywał w ogóle. Mało kto na tamtych czasach, co my żeśmy startowali, to nie wiem, czy filmik. Ktoś tam pojedyncze filmy bez głosu nagrywał, na przykład Mr. Down 15. Pod muzykę były. Więc jest. Boże, przecież to były takie czasy, że jest. Wiesz, my zaczynając let's play z farminga, byliśmy jednymi z pierwszych. Tak samo jak zresztą filmiki z życia rolniczego, to nie wiem, szczerze. Tysiące pierwszej na YouTubie by zamknął gdzieś to wszystko, a najmłodszy no ciekawe właśnie, jak wtedy zaczynałem, kto jeszcze bawił się w takie let's playe typowo gadane przez te 20-30 minut, tak? Ekipa z rekordu. Trzeba byłoby naprawdę poszukać, gdzieś tam wpisać sobie LS11, LS13, czy wtedy, 15 wtedy i sprawdzać, bo filmiki, i tak, czy kto co robi, nie? To, nie? To było najbardziej gdzieś tam popularne w tamtych czasach. No także powiem wam szczerze, naprawdę masakra. No ale od czego mówię, człowiek ale to zaczyna... już jest 10 lat, tak? No, jeżeli i na tym same, człowiek się wybił w jakiś o sposób, same let's nie? Play'e nagrywanie, tak? Bo my zaczynając życie rolnicze nagrywać, takie wiecie, normalne filmiki na Mafię Solec, byliśmy jednymi z pierwszych i byliśmy na pewno najmłodsi. Gdzieś tam wiecie, bez prawka, bez tego jakoś sobie dawaliśmy radę, żeby dojeżdżać na nagrywanie, na to wszystko. I to mówię, przez to, że to tyle lat jest teraz, Nie mam pojęcia, ale obstawiam, że na pewno by tego nie wybilibyśmy się i pewnie każdy by do roboty normalnie chodził, każdy by robił coś innego w życiu niż byśmy nagrywali, bo w tych czasach teraz się wybić przy takim dużym natłoku ludzi, którzy chcą nagrywać, no to jest naprawdę masakra. Trzeba być mega kreatywnym. Też trzeba bardzo się cieszyć tego, że nadal jesteśmy.
tak, utrzymujemy się na tym. No bo tak? są, jest dużo kanałów takich gamerskich, które dokładnie. Umarły. Po prostu umarły. Teraz ludzie widzę, że próbują tam stawiać jaką grę, gościu ma milion subów, czy tam więcej, czy mniej, a wyświetlenia żadne 10-20 tysięcy. Nie? Także i tak się cieszymy na to. Wiecie, my mamy daily. To jest też to, że jeżeli nasza cała czwórka wrzuci daily, to wy musicie mieć no ze 3,5 godziny dziennie, żebyście wy zdążyli wszystko obejrzeć. Więc my się też nie dziwimy, że są wyświetlenia mniejsze. One sobie gdzieś tam to kiedyś dogonią, bo nie każdy ma czas, żeby wejść i codziennie obejrzeć 4 odcinki na naszych kanałach. Więc to też jest gdzieś tam zrozumiałe dla nas. Moglibyśmy robić tak, że nie wiem, wydawać raz na tydzień farminga jakąś mega obróbką z tym wszystkim, ale no to wtedy nie byłoby tylu serii. Jest chyba za dużo modów, za dużo pomysłów u nas, żebyśmy my mogli sobie zrobić coś takiego. Przynajmniej nie widzę tego teraz, może za 5-10 lat, jeżeli nadal będziemy nagrywać, no to wtedy człowiek pewnie przejdzie na coś takiego, że wiecie, będziemy sobie nagrywać tam raz na tydzień czy dwa i wtedy bardziej się skupimy nad przekazem, bardziej się skupimy nad obróbką takiego filmu. Ale teraz to nie ma sensu, bo i tak siedzimy bardzo dużo na komputerze, żeby to wszystko pogarnąć i praktycznie wy dostajecie, można powiedzieć, bardzo często surowy materiał. Nie ma tu gdzieś żadnej obróbki, nic w tym stylu. Dlatego też dobrze, że są te shoty, gdzieś są jakieś tam funny moments, bo dzięki temu to naprawdę bardzo fajnie wygląda i można sobie to poprzypominać, pooglądać. A my co tu mamy? My tu widzę, trochę krzywo się tu zaczęło, ale to sobie zgrabimy wszystko na jeden pokosik. Kurde, 36 minuta, no ja brać się za orkę na pewno nie ma sensu, bo orkę to sobie możemy zrobić wiosenną, więc jak najbardziej spoko. Ja bym sobie jedynie poprasował. Powiedz mi, Bronek, czy... Ja już idę. Za 20 sekund jestem. Dobra, to ja od razu w prasę wbijam i sobie będę tutaj prasował. Bo tak to chociaż to jeszcze te 5 minutek sobie na pewno tutaj jeszcze pogramy, poogarniamy. No i co, i na marcu fajnie, bo... Znaczy na marcu. Tą kiszonkę czekaj. Właśnie, co my w końcu? Co wyszło z tą kiszonką? Bo już się teraz pogubiłem. No nie sprzedajemy jej teraz. A u chłopaków? Sprzedamy ją chłopaków. U chłopaków, no dobra. Czyli po prostu sprzedajemy ją na tym miesiącu. To dla mnie najważniejsze. Ale tu będzie pokos, nie wiem, czy zostanie prasa. Powiem ci, jakbym miał teraz jeździć, to mi to zajmie za dużo czasu, ale jakbym miał sprzedawać tak, jak sprzedaję, no to by niezbyt to wyglądało, bo ty tam przecież jesteś na łatwo. No właśnie teraz, tak, więc... dlatego też to sobie gdzieś mi się to przypomniało, nie? W trakcie odcinka i mówię tu lipa, o Jezus Maria, tu poderwie na 100% do Ićwar, nie? Wiecie co? Tu Wajek się będzie obracał, nie? Tylko, że nie będzie się prasował. No już falą to masz widać już. Dobra. Ty stoisz tam na końcu gdzieś? Mogę stać na końcu? Nie wiem gdzie jesteś tym no. Dojczwarem. Chciałem się też do New Holanda. A mam przyjechać Dojczwarem? Tak. Dobra. To jest to, że właśnie musisz dobra. Mi tu przyjechać. Dobra. I... Boże, a gdzie on jest? No i na wywiacie tej dłużej. Weź to, że ja nie mogę go... Aha, dobra, nie mogę go na mapie znaleźć. On stoi na tej na mapie będzie ciężko znaleźć. Chodź, ojezu, my ten są masakra, jak mnie urywa. Nie, mam ping normalny z tej listy? A taki mnie jakieś dziwnie cofa, że... No ale niekiedy słuchajcie, jakby ci tam delikatnie tą końcówkę wyraza uciekało, więc może być coś na temno. Dobra, ja mordo dojeżdżam do łąki, to nie wiem, czy będziesz chciał dojechać do końca, czy mam zacząć już prasować? Nie, no dojedź na łąkę tylko i ja już się biorę za robotę. Dobra. Opuszczam i gitarowo. No trochę tutaj chcieli chyba cofnąć, bo będzie ciężko to dużo. O, dobra. Ma być... Zobaczmy, czy to jest... Idzie? Dobra, a tu jest. Gdzie jedzie ten sumsiot? Dobra, jestem. No trochę beleczek, zobaczcie, znów mamy. Ale to jest przez to, że składowaliśmy je przez ostatnie... 20 lat? Nie, przez ostatni sezon chyba cały. Teraz? No tak. To jest tylko? Tak. Normalnie. Najpierw musisz rozłożyć... Aha, dobra, nie rozłożona. Mówię, kurwa, co tu się dzieje? O mój dobry Boże. To tutaj ale będzie tych belek. Ja znowu zajebiste siano za to. No na pewno nie aż takie duże jak tamto. No ale mordo, my mamy 750 tysięcy. No, ale no wtedy na zasaberki dostaliśmy 600 wtedy, nie? Ja nie wiem, co z tym pieniędzmi zrobimy. No pole, inwestycja w pola i będziemy sobie chyba po prostu wymieniać maszyny, żeby też coś widzu miał ciekawy, nie? Bo... Wy już jesteście po sprzedażach wszystkich? Wtedy? Nie, jeszcze. Jeszcze nam zostają te belki wtedy. A wy już sprzedaliście jajka? Tak, tak, jajka, wszystkie nasze mąki, nie mąki, nie? Aha. Na marcu no jeszcze dobra. Będzie też sporo kasy, bo na marcu prawdopodobnie... Nie, no ale ja mówię na ten dzisiejszy dzień. Czyli wam zostają te belki, tak to? Tak. Coś jeszcze? Belki,
na ten dzisiejszy i... chyba nie. Libert. Chyba nie. Tylko no, nie, bo tak porównuję sobie, jakbyśmy mogli was od 12 tysięcy zaczynaliśmy, nie? Także zdobyliśmy od... dzisiaj... Serio? 700 tysięcy? 735 tysięcy dokładnie zdobyliśmy. Dzisiaj, na odcinku. Belki myślę, że są w stanie ugrać na jajka banki. Chyba pewnie, jajka dużo ugrały. No ty, my mamy dwa kurniki na jajka teraz, nie? No, jajka ugrały chyba 350 tysięcy. No, to ładnie. To jest to. Gdzieś tam trochę żałuję, że nie zrobiliśmy tego wcześniej, ludzie, bo... No to w jakiś tam sposób strata, tak? Bo zboże to samo, robota, no może roboty trochę więcej, bo musi człowiek, czy ja wiem, w tym czasie co my zawieziemy jajka, to więcej schodziło nam na kupnię brojlerów i sprzedaży, bo tam trzeba było się naklikać z nimi osiernie, nie? Więc jeśli chodzi o to, dobra, czekajcie, muszę bieg tu trochę zrzucić, bo on tu nie może się ogarnąć. Spoko, ja już szóstą beczkę rozlewam. U mnie? Belki strzelają, nawet Bronek nie patrzy, ja pisze. Do 10 metrów? Tak grubo? Nie, co? 15? 20? Co 20 metrów bela? Leży duża kostka. Niczym, a jeszcze jeden pokos jest obok większy, nie? Więc to będzie masakra. O, no ale ładnie. Ja jadę kurwa. Wy zgrabiacie z 4 na jedno? No nie, no to jest 5. No, przepraszam. 4. No 4 na jedno. Powiem, no, że tak, to pani, jeszcze tu ta zgrabiarka ładnie oddaje, nie? Boże, nawet nie chcę myśleć, jakbym miał swoją pracować. No mnie ruszył, już musiał belkę była dobrać. No, u was jo. U mnie to tak zapierdziela, że 1000 tu jest na... Że 1000 na sekundę gdzieś idzie. To przy szybkiej jeździe. Jak jadę wolniej, no to wiadomo. Ale nie będę jeździł tu ludziska kuźwa full prędkością, bo to... Mówię, nie obkręcałby się wałek, tylko sam Deutschwart by się tu zaczął obkręcać zaraz. Tak by to wyglądało niestety. Także no mówię... Powijać będziesz dzisiaj? Co? Powijać? Nie, no nie zdążymy, jest 42 minuta odcinka. Ja krótszej wleciał. No, także ja najważniejsze, że było dla mnie to zrobione. No, właśnie. Tana zjechał chyba, Tana zjechał zrobić internet. Papiery z internetu. A już myślałem, że będzie hamował, nie? Ale to tylko redukcja była. Adam jechał tym skuterem z PGR-u. A, ty, ja. Kurwa! Wiecie, co sobie wyobraziłem? Ja pierdolę, człowiek ma zjebane panie. Ja z opietaka sobie przypomniałem ten motyw. W którym odcinku w Szybkich i Wściekłych w szóstce ciągnęli safe przez miasto? Tak, w szóstce. To se kurwa wyobraziłem, jak Adam zapierdala przez miasto skuterem i ciągnie piec. Czekaj, nie, w piątce albo w szóstce. Nie, chyba szóstka. O kurwa! Wiecie, my mamy, o wszystkich rzeczach wy ludziska wiecie i czasami wysłuchacie, co my pierdolimy na tych odcinkach, ale nie o wszystkim wam też gadamy. Na pewno o wyciąganiu pieca. Tak, ja my tam gdzieś sobie kiedyś... Kiedy pierdzielimy na tych odcinkach, 10 razy z rzędu, w przeciągu 3 tygodni na przykład, tak, że jazda skuterem, wyciąganie pieca. A ludzie nie wiedzą, nie? O chuj im chodzi. O. Tak właśnie by tak by było, jakby Adam musiał hamować wtedy, nie? Tak. I gdzieś tam jakiś długi czas mamy coś takiego, że no to już kupę lat będzie, że Adam kiedyś piec wyciągał skuterem, bo gdzieś Adam rzucił taki filmik bo... skutera. Tak. Nie no, jak już tłumaczysz, to będziesz wytłumaczyć, jak to być powinno, bo w tym momencie naprawdę ludzie sobie pomyślą, że ja No nie, bo my się tak śmieliśmy, bo Adam akurat rypnął piec i musiał zmienić, a Adam kiedyś wstawił vloga z upalania, kurwa, skuterem. W podobnym momencie, tak. Tak, to był bardzo podobny moment, nie? Driftowanie. Co? Driftowanie. Tak, driftowanie było. Adam normalnie w filce i ogień, driftowanie skuterem. Możecie znaleźć u niego ten film na kanale, prawdopodobnie wyrzuci w najbliższych dniach na głównej, jeżeli będziecie wchodzić. Także tutaj mała reklamka dla Adasia. No ale słuchajcie dalej. I tu gdzieś tam, wiecie, my tak żeśmy, kurwa, wątek ze skleili, żeśmy się śmiali, że Adam, kurwa, piec będzie wyciągał skuterem. I tak cały czas gdzieś od kilku lat mogliście na pewno, jeżeli nas dobrze oglądacie, dokładnie, to nieraz żeśmy się z tego śmiali, że gdzieś Adam wyciąga piec skuterem. I teraz kurwa mi się przypomniało, jeszcze jak ty powiedziałeś, że Adam tym skuterem jedzie, to mi się kurwa przypomniał tylko i wyłącznie Szybcy i Wściekli i Adam ma ten piec na łańcuchu i ciągnie go tu teraz kurwa przez wioskę. No nie mogę, nie? Człowiek ma zrypaną, panie, no ale coś poradzi można na przez to. Przez te wszystkie lata nam się panie mocno zrypała, przez nasze historie, opowieści, co się działo i tak dalej. Przytrzaskanie psa i tak. To wszystko jest. Masakra, nie? Ja mówię, czasami ktoś chce nas posłucha i czasami, wiecie, my jesteśmy teraz na tych targach, gadamy sobie z tymi ludźmi i człowiek sobie gdzieś tam w ogóle zachodzi. Co w ogóle pierdolimy może na tego cika, nie? Powiesz historię, jak Lexa z drzwi wypadła u mnie. To też można jak najbardziej. No wiesz, my dużo historii. No bym na musiał być nie na takiego YouTube'a, nie? To na czerwonego YouTube'a musi. Na pomarańczowego YouTube'a musiał być, nie?
bardziej, nie? Czemu Kleksa wypada, także no jest, jest dużo tego, mówię o wszystkim, wy nie wiecie. Ale może coś gdzieś... pododawać trochę mocno. My czasami gdzieś sobie tam nawiązujemy do tego, ale mówię, no też nie o wszystkim wam się chwalimy, bo nas chyba byt kurwa do choroszy nawet na badanie nie wzięli, tylko do wariatkowa od razu na Gostyni do psychiatrycznego, także ja daleko nie miałem, całe szczęście się wybroniłem, przejechałem do wampira z Bytowa, także luz. A wampir uciekł stąd. A wampira akurat oddali tam, to była taka wymiana właśnie, gostynińsko-bytowska. Także no, no działo się co niemiara. Dobra, ja żeby nie przeciągać i nie męczyć tutaj Dojcza, ja chyba tu zapnę, nie wiem, Kirusia, bo Kiruś ma tam wałek dwa razy taki, jak wpierdoli, to ta łapa będzie tylko... I sprasujemy to siano, chwila, moment, trawy bardziej. Także my wam dziękujemy, kasa piękna, odcinek myślę, że fajny. Co? Mówię, pozdrawiamy serdecznie wszystkich. A, dobra, ja myślałem, że chciałem zaprosić do siebie wszystkich, zrozumiałem. Także ja bardzo serdecznie do Bronka też zapraszam. Tak, zapraszam do Bronczusia, zapraszam do Adasia na kolejny odcinek i co? Miłego weekendu wam życzę, na razie strzała, trzymajcie się, cześć! Cześć!